Cześć, witam Was ponownie na moim kanale Urbex Projekt. Dzisiaj zabiorę Was w mury obronne fortyfikacji Grudziąckiej Cytadeli. Jeżeli śledzisz mój kanał, na pewno wiesz, że już kiedyś tutaj byłem. Chodziliśmy po jednej części tuneli komunikacyjnych minerskich i dzisiaj wróciłem do tego samego miejsca. Będę chciał pokazać Wam większą ilość tych tuneli. Mam nadzieję, że uda nam się wejść. Niektóre są zasypane, a do niektórych praktycznie nie ma przejścia. Za chwilkę dojedzie do mnie jeszcze jedna grupa. Nie będę dzisiaj sam. Będzie ze mną dzisiaj grupa Urbex Team Kwidzyn i być może jeszcze poznamy brodatego na Urbexie. Także zapraszam Was na eksplorację. Czekam na chłopaków. Czołóweczka i za chwilkę ruszamy. Nie wiem, czy będzie brodaty na Urbexie. Brodatego nie będzie. Nie będzie. A widział się już z Wami? Kacper. A tamten brodaty trochę inaczej ma na imię. Aha, dobra. Ogólnie ci z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, dzieło rogowe, jak i cała twierdza, znajduje się po prawej stronie Wisły. Jakbyśmy szli w kierunku północy, po naszej lewej stronie mamy Wisłę. A dzieło rogowe jest wysuniętym bastionem, półbastionem. Jest wysuniętym jak najbardziej w kierunku południowym od Cytadeli, w stronę miasta. I można powiedzieć, że stanowiło południową flankę tej całej fortyfikacji obronnej. Całość powstała praktycznie w 1788 roku. Zaczęto budowę, a w 1789 już zakończono. Na nasze szczęście nie doszło do wysadzenia tego wszystkiego, bo takie były początkowo plany, aby tą całą fortyfikację, dzieło rogowe wysadzić. No i skorzystamy z tej okazji, że do dzisiejszych czasów to przetrwało i pokażemy Wam, mam nadzieję, fajne tunele minerskie. Tutaj w tym miejscu, to będzie zachodni róg, a my sobie dojdziemy najpierw w tamtym kierunku na wschodni róg półbastionu i tam będziemy szukali wejścia. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, no to można powiedzieć, jest fosa. Tylko nie mam informacji, czy ta fosa rzeczywiście była zalewana, czy po prostu była tak nazywana ze względu na charakter terenowy tego miejsca. Bardziej charakter terenowy. Nie, to nie było. A, tu są wejścia. Tutaj po prawej stronie widzicie pozostałości. I na zakolu jest jedno z wejść tuneli komunikacyjnych. W moim poprzednim filmie mogliście zobaczyć, jak wchodzę do jednego z takich tuneli komunikacyjnych, ale on był wysunięty bardziej w kierunku północy, w kierunku, jak można powiedzieć, drugiej linii obrony Cytadeli. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Musi być. Tak, i za chwilkę Wam pokażemy dwa wejścia. Jedno z tych wejść wybierzemy. Zobaczymy, którym będzie nam lepiej. Teren wspinaczkowy. Nieźle. Jak widzicie to, chłopaki? Wchodziłeś to? Nie, tam nie wchodziłem. Jest do ogarnięcia. Ale tu jeszcze Wam pokażę, chodźcie. Oblina. Z tego co widzę, to tu jest dużo kopania. Chociaż tam też jest pusto, w tym rogu. Najpierw spróbujmy tam. Dobra, zobaczymy najpierw tamtą stronę, dokąd tam zaprowadzi, nie?
Tak, tutaj była ślepa uliczka. Tu przejście jakieś pewnie było dalej wcześniej. No i podejrzewam, że tak jest z tamtym czymś, nie? Że nie możemy tam. Zobacz, on szedł dalej chyba, zobacz, patrz. Nie, ścianka jest. Dobra, to wychodzimy. To by była bajeczka, ale wydaje mi się, że to tu. Tak. Ten korytarz. Jak tam znalazłeś? Dobre coś? Podasz mi co? Ja. I co tam? To samo co tam. A tam jest wyjście do tego obok pewnie, co? Nie, bo to obok jest kolejne wejście, nie? Aha, to tam zobaczymy, bo tutaj jest taki sam układ tuneli, tam gdzie się. To samo co tam było? Identyko. Tylko troszeczkę wyższy. O, za tymi ściankami mogli kłuć dalej sobie, nie? Czyli tam też może być to samo. Co? Ślepa uliczka. Sprawdzamy następny tunel. Tutaj wejście też wspaniałe. O, tutaj też prysznic na komnatę. Komnata? O, coś nowego. No, troszkę przestrzeni mamy, nie? Zobacz, to idzie w dół jeszcze. Czyli mamy prawdopodobnie dalej korytarz, który idzie w dół po prostu, nie? Pewnie tak. Patrz, tu jeszcze nawias jest, także tu jakaś brama. A to było tu, zamknięta część, nie? Zamykane to było. Możliwe, że był tu jakiś magazyn po prostu, nie? Jak bronili się, to mieli tu może magazyn amunicji. Bo z tego co wyczytałem, to w tych chodnikach minerskich były właśnie pokrywane takie stanowiska z amunicją. Że w razie co mogli się żołnierze zaopatrzyć, nie? Wrotka nawet nie. Tak, zobacz. Tu z drugiej strony też masz jakieś resztki, nie? Zobacz. Kurde, nie mogę się zamykało tam. Czy po prostu tu jako brama, nie? Uh-huh. No nic, musimy szukać dalej. Może nam się poszczęści. Szkoda. Ale miejsce ciekawe. No i fajne wejście, nie? Zobacz, otwory wentylacyjne macie jeszcze, nie? Najprawdopodobniej. Możliwe. No tam idzie dalej. Dobra, mamy kolejne wejście. Do sprawdzenia. Myślę, że nie wszyscy tędy wchodzili. Tutaj widać też były zamykane przejścia. Po bokach są zawiasy. O, zobaczcie. Element, na którym zapewne wisiała jakaś brama.
zachował się jeszcze tutaj uchwyt, prawdopodobnie blokujący tutaj gdzieś. No i oczywiście znaleźliśmy kolejne wejście. Nie mam dobrych wieści. Jeżeli lubicie takie chodzenie po tunelach minerskich, to zapraszam Was oczywiście do Grudziądza. Z pewnością Wam się spodoba. I z góry Wam powiem, że nie ma tu żadnego fotomontażu. Cały czas poruszamy się różnymi korytarzami. To nie jest tak, że cały czas chodzimy po tym samym.
Uwaga. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda wszystko. Zobaczcie. Tutaj wejście jest. To jest to miejsce, gdzie zasypane jest, co próbowaliśmy kopać. Na 100%. Raczej tak. Zobaczcie, jaka para. Jeden lata, obudzony. O, zobaczcie, jak ładnie. Widzicie? Nawet taki dosyć mięsisty. Dobra, myślę, że to już koniec naszej przygody w tych katakumbach grudziąckich. Bo to jest praktycznie odbicie lustrzane, nie? Tego korytarza z tamtej strony. Czujemy mały niedosyt i chyba gdzieś jeszcze pojedziemy. Tak, dokładnie. A gdzie? No to już... Zobaczycie za chwilkę. Dosłownie za chwilkę. Dojechaliśmy w kolejne miejsce. Taki nieduży fort. Kolejna z fortyfikacji tutaj
na terenie miasta Grudziądz. Fort Dąb. Fort Dąb, dokładnie. Za chwilkę sobie wejdziemy do środka. I pozwiedzamy. I pozwiedzamy. Taka trochę nietypowa, różniąca się od jak widzicie, sportów. Robi się już troszkę ciemno, ale latarki mamy, także bez problemu. Ja bym proponował, żebyśmy sobie weszli na górę. Być może mogę się mylić, ale tutaj czeka nas taka ciekawostka. Punkty strzelnicze, zobacz, tutaj mamy jeden. Mhm. To jest chyba ten tak zwany Tobruk. Typu Tobruk. O ile się nie mylę. Tu było stanowisko strzelca. Tu mieliśmy żeliwną stalową pokrywę z otworem strzelniczym. Najprawdopodobniej. To co z tego pozostało, to tylko otwór. Generalnie taki obiekt był przeznaczony dla jednego, dwóch, maksymalnie ludzi. Taki oryginalny schron strzelniczy zachował się w miejscowości Kozioł. To jest jeden z elementów tak zwanej pozycji olsztynieckiej. I tam jeszcze można zobaczyć na przykład tą kopułę stalową. Zobacz, jeszcze mamy zobacz tutaj takie elementy. Dokładnie, a ciekawe... Wiadomo, że ona się tutaj znajdowała, nie? I te kopuły nie były obracane, nie? Obrotowe. Nie, stałe. One były na stałe, zamontowane. Miałeś podłużny w kształcie prostokąta otwór strzelniczy. Mogła być tu po prostu jakaś śluza, zasuwa, która zamykała dojście z zewnątrz. O! Tu mamy standardowe wyposażenie bunkrów, czyli wiaderko. Dokładnie. Popularne. Mówię wam, że to są...